Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w The Binding of Isaac Repentance. No i cóż, w dzisiejszym epizodzie mógłbym pójść robić challenge'a, ale powiem szczerze wam, nie chce mi się. Więc nowy przebieg, tym razem Edenem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i powiem wam całkowicie jeszcze szczerzej niż przed chwilą. Dzisiaj spróbujemy uzbierać dużo monetów, żeby odblokować sobie, jak się nazywa, Kane'a. I dobra, na starcie co tu mamy? Małe obrażenia, wolniejsze chodzenie, szybsze trochę płakanie, delikatnie większa szybkość i minimalnie gorsze szczęście. Z przedmiotów mamy Lil Dumpiego, który jest łapką poniekąd, i zgniłą głowę Boba, która w moim odczuciu jest akurat super przedmiotem. Idź mi stąd, piżamko. Tylko no, nie chciałbym używać jej na taki pokój. Wiecie, są trudniejsze rzeczy, że tak to nazwę. I tak, Lil Dumpy z tego co widzę już swoje zrobił. I okej. A czy my tutaj coś mamy fajnego w ogóle? Czy mi się tylko wydaje, że te póki co pokoje są takie bez żadnych niespodzianek dla mnie. Typu wiecie, kamienie z X-em i innych tego typu rzeczy. Tak, chyba drugi pokój, który nie ma w sobie nic. I pierwszy przedmiot nasz w grze to Freezer Baby. Powiem wam szczerze, według wielu jest to jeden z najlepszych przedmiotów typu dzieciak do stworzenia sobie. Wcześniej jak się gra pewną postacią, która powiedzmy lubi craftić przedmioty. Albo się pewien problem, ten przedmiot do craftcenia. I ogólnie mówiąc, jak widzicie, jest naprawdę przydatna, więc jej. Pierwszy pokój skarbów definitywnie był wart uwagi. No tak, jak widać, ułatwi nam trochę tempo czyszczenia pokojów. Co prawda nie wiem, ile dokładnie bije, ale Soul Heart. Jak przyjemnie. A i właśnie, nawet nie zwróciłem uwagi, ale mamy te. Trzy czerwone serce, więc dosyć standardowo. I okej, z tego co my tutaj mamy, to może za 15 brał ten przedmiocik, ale nie. Nie. My idziemy tym razem po 55 monet, ewentualnie 7 czerwonych serc, więc tak. Tym razem nie chcę Krampusa, nie chcę innych rzeczy, nie. Tym razem chcę po prostu Kane'a i Magellana. Bo w sumie to są postacie, których nie mam, a nie ukrywając, obie są dosyć przyjemne do grania, proste i w sumie są podstawą. Jeśli chce się mieć takie, powiedzmy, ciekawsze unlocki, delikatnie to nazywając. I dobra, skrzynka za bombę, oczywiście. Dobrze, tutaj mamy bombę. No dobra. Bomba za bombę po prostu. A, i teraz tak, Larry Junior. Oczywiście chciałem dać z Boba, a nie trafiłem. Ja jestem po prostu lamą. Chociaż dobra, chyba się za tym przez chwilę. Jakby to nazwać, oporami od Boba. I otrzymałem obrażenia, no. Nie wierzę, od Larego Juniora, no. Gorzej być nie może po prostu. Ale okej, przynajmniej przeżyłem. I przynajmniej to były tylko jedne obrażenia. Jeszcze większy shot speed up, super, damage up, który wnosi nas niewiele ponad damage startowe Isaaca, ale tak. Nie ma co płakać nad tym, narzekać. Moim zdaniem podejście zapowiada się dobrze. I cóż, mógłbym iść dalej, jestem tego świadom. Mógłbym po prostu schodzić, tyle, ale po prostu żal mi okazji na zdobycie dodatkowej monety czy coś. Po prostu w momencie, w którym mamy iść na następne piętro, no plus nie mamy klucza, wiecie. Bez klucza trochę ciężko będzie zajrzeć gdziekolwiek. Oczywiście, no, głowa Boba może trochę to ułatwić, jeśli chodzi o poszukiwanie chociażby sekretnych pokoi. A propos których w ogóle tutaj chyba powinien być. I tak, nawet trafiłem, więc jej. Dobra, głowa Boba przyda się jeszcze tutaj. Co to jest? A, dobra, to jest... Nie, wiecie co, biorę kubkę. Skamieniałą kubkę. Dobra. 5 monet. Zostało nam jeszcze 50 i Kane będzie nasz. A póki co. Hyc na następne piętro i... W sumie co będzie, co będzie. Dobra. Boss Challenge Room. Chciałbym tam zajrzeć, ale wolałbym nie być w stanie, który pozwala mi tam zajrzeć. Okej, dwie bomby za głowę Boba. Więc... potocznie. Zresztą tak pospolicie, więc oczywiście, że głowę Boba wymienię na dwie bomby, czy w sumie dwie głowy Boba, z tego co widzę. Ale tak, no. Dwie głowy Boba to jest nadal nic.
Na dwie bomby to jednak sporo. O, dobra, nawet nie dwie głowy boba, tylko jedna głowa boba, jedna bomba, więc jeszcze lepiej. A z bombami, które będziemy mieć teraz, będzie łatwiej odszukiwać jakieś sekrety i w ogóle, więc takich. No i oczywiście potencjalnie głowa boba będzie dostępna podczas starcia z bossem. I proszę, kogo my tu mamy? Sam sobie Bob. Zresztą tak właściwie wiem, że to jest sloth, czy lenistwo i tak dalej, ale ja na lenistwo mówię Bob. Nie wiem, czy to już wspominałem na serii, czy nie. Ale tak, dla mnie lenistwo to jest Bob i tyle w temacie, więc no. Oraz jakaś karta Death. Okej, okay. Karta śmierci. Przyjemne. Oczywiście no śmierć nie jest niczym przyjemnym, ale jako działanie karty śmierć w Isaacu to jest już przyjemne. Ale dobra, co my tu mamy? Chyba muli boomy. Otrzymałem obrażenie od zwykłej muszki, no nie wierzę. Nie wierzę, to już się nadaje po prostu do jakichś super lamistych momentów czy coś. To po prostu jest powód do wstydu. W moim odczuciu. Otrzymać obrażenie od takiej muszki. Jeszcze z takim setupem przedmiotowym, jaki mam. Ale dobra, mniejsza z tym. Kamienia z X-em potocznie mówiąc nie widzę. Więc tak. Chyba nie ma powodów, żeby tam co szukać. Też secret roomu. I no, tutaj fajnie byłoby zarzucić może. Chociaż raz bobem, bo i tak nam się odnowi. Więc gdybym jeszcze potrafił wyszukać, gdzie pokój może się pojawić, może tu gdzieś. Pewnie, jeśli był to wyżej albo niżej, trudno się mówi. Ważne, że sprawdziłem bobem, póki jeszcze była okazja, więc teraz nie będę czuł się winny zmarnowania dwóch użyć boba. Trzeba w sumie dwóch ładunków boba, bardziej niż użyć. No i proszę, tu jest i sklep, i sekretny pokój, i ten pokój skarbów, jaki sekretny. O, najgorzej w sumie z tym będzie, że tak. Mimo tego, że są tu i takich nie otworzymy. Sklep to nie jest problem. Wiecie, no sam chcę po prostu, jak mówiłem, zbierać pieniądze. No ale secret room to już trochę gorzej. I dobra, przy okazji, czy widzę tu jakieś okazje na, jak to się nazywało, no, super secret room ma, o. Potencjalnie widzę. Może tutaj być. Wątpię, ale wiecie, warto sprawdzić. I dobra, nawet tym razem mnie instynkt nie zawiódł. Super naładowana bateria. Czemu nie? Dzięki temu będę miał dwa użycia boba przeciwko bossowi. Aha, dobra, nawet to nie było potrzebne. Jednym bobem po prostu go unicestwiłem. No, i jak już wspominałem dzisiaj, po co zostawiłem bombę? Jest zakazem mnie lama. Ale tak, wracając, dzisiaj nie handlujemy z diabołem. Nie, 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 dzisiaj idziemy po przedmiotiki od aniołków. No i po pieniądze. Więc trzymajcie kciuki, może się uda. Oczywiście, Angel Rooma już nie będzie. Samsona nie będzie. To może chociaż Kane się uda. Albo Magdalena. Chociaż obstawiam, że prędzej to Kane. Chociaż nawet na to są nikłe szanse, bo już mamy Cavesa, a nadal tylko 16 monet. Chociaż, dobra, po Cavesach jeszcze jest potem Nekropolia. O ile dożyjemy, patrząc na to, jak ja w głupi sposób wchodzę w wrogów. Okej, okay. dobra. Widzę czarne kupy. Super. Większość wrogów unicestwiona. Tutaj zarzucimy bobem może. Zawsze szansą to, że kilku wrogów pokona. O, nie, dobra. Udało się, przeżyłem. Druga czarna kupa. I zwycięstwo, no szkoda tego, że kluczyk tam poleciał. No ale i tak. Mimo wszystko wydaje mi się to być dosyć mocnym startem. No, chociaż... O, już bossu. Gorzej być nie może, idziemy na bossa. No. Dobra. Stój w kałuży od boba i w oparach bobowych. Ale proszę cię, bossu, no nie miałeś na mnie spadać. Okej, czyli to jest dzień, w tym znowu będę lamą, z tego co widzę. Chociaż aż tak źle jak z Iwką być nie może. Bardziej podejrzewam, że będzie to podejście podobne do pierwszego mojego podejścia Lazarusem, niż do tego, co było ostatnio Iwko. Ale tak, strzelamy jednym okiem teraz, obrażenia 5 coś. Przyzwoicie, jak za to zniszczyłem. Przy okazji zobaczmy, czy jest tu sekretny pokój. Jest. Nie, dzięki, nie skorzystam z swojej oferty, patrzę do czytania przeszłości.
W sumie przydałaby mi się teraz jakaś karta, która pozwoliłaby mi przejść nad tą dziurą. W sumie nie pomyślałem, żeby tam może, jak to się nazywa, bombą wysadzić jedną z kup. A póki co zwykły challenge room możemy wziąć nawet dla jednej skrzynki. Wiecie, zawsze szansa na kluczyk. Czy ja znowu otrzymałem obrażenia w głupi sposób? Nie. Nie, powiedzcie mi, że to są jakieś żarty. Bo to już jest przesada. To już nawet wykracza poza moją normę ramienia. Znowu odmówię. Najpierw się jego pozbyć. Teraz jego. I na końcu tamtego. I cokolwiek się tu pojawi, mamy teraz wsparcie lodowe. Przez rozbicie kilku tych takich. Dobra, tylko proszę cię, Lil Dumpy. Nie pierć w moim pobliżu, bo to może spowodować więcej problemów niż pozytywów. I dobra. Dwie bomby. Niestety tych chyba kamieni nie było. Nie było. Chociaż. Jeśli tu nie był pokój startowy, a widać, że nie był, może znajdziemy wejście chociaż do Chris Room. Takie naokoło. Brawo! Brawo! Skarpetki. Gdybym wiedział, jak te skarpety działają, to może bym zaryzykował. Ale tak, to niestety nie dziękuję, dopóki nie dostanę kluczyka nadmiarowego. Dobra. Nie ma kluczyka. Jest moneta. A szkoda. Bo skarpety wydają mi być się czymś, czego jeszcze, ja tak szczerze mówiąc, nie spotkałem ani razu. A oczywiście już otrzymałem znowu obrażenia, tracąc połówkę czarnego serducha przed chwilą zdobytego. Ale dobra, nie przejmujmy się naprawdę. Okej, czerwone napełnić oczywiście. Milion kolców do przycisku. Jakoś sobie poradzimy. Klik, nie ma kolców, nie ma klucza, oczywiście. Nie, w sensie, oczywiście wiem, że ja tu jestem, ja w sumie jestem Starki, Gwiezdny Klucz i tak dalej, ale wiecie, o co mi chodzi. Dobra, mniejsza. Bo już gadam głupoty. Co ciekawe, nawet nie ma pory, jeśli chodzi o czas, kiedy powinienem gadać głupoty i... Okej. Okej. Dobra. Jeśli bezpiecznie będziemy tego używać, to może jeszcze przeżyjemy. Nie, w sumie jest jeden klucz. Teraz największy dylemat, iść po skarpety, czy zobaczyć, co się kryje w pokoju skarbów? Szczerze powiedziawszy, gdybym wiedział, gdzie mają skarpety, to wiedziałbym, co trzeba zrobić, ale... Dobra, wiecie co? To może być głupia decyzja z perspektywy kogoś, kto zna Izaka i przedmioty, ale ja idę po skarpety. I jak one działają? Speed up i feel stronger. Okej. Czyli mamy parę serduchów i mamy skarpetki. Jakkolwiek one działają. Powiedzmy, że jestem zadowolony z efektu, chociaż mówiąc szczerze, nawet go nie znam, więc tak. Skakujemy. No i miejmy nadzieję, że chociaż zdobędziemy te brakujące pieniądze. Arcade. No, może wejdę do arcade'a. Chociaż już tak przekonany co do tego nie jestem. No, kolejna bomba. Czemu nie mogą to być klucze? Czemu to muszą być bomby? No wiecie, nie to, że bomby to coś złego, bo w sumie bomby pozwoliły nam odkryć skarpety, chociażby. Ale tak, no, wolałbym klucze. Wiecie, chociażby po to, żeby właśnie wejść do pokoju skarbów, czyli do item rooma, więc językiem prawidłowego Izaka. Ale no. Nawet jeśli nie tam, to jakiś sklepik, może trafiłby się chciwiec akurat. Przynajmniej mówiąc, pospolicie grid. Ale dobra. Już się zbytnio chyba wybijam z rytmu. Milion serc oczywiście. Potem oni. To akurat nie jest żaden problem. Ta monetka jest za to problemem. Ale dobra. Do celu brakuje 11. 11 centów. Czemu 11 w sumie. Nigdy się nie zastanawiałem, 11 jest prawidłowe, czy 11 jest prawidłowe. Okej, otrzymanie obrażeń na to piętro już zaliczone. Więc no, nie muszę się niczym przejmować. Nawet podwójnie zaliczone. Ale tak. Dobrze. Dobrze, kolejne piętro. Nie będzie Samsona, jestem pewien. W sumie
Co ja gadam? Nie wiem, nie wiem. Ja już się gubię w tym, co sam mówię. Nie wiem, czy to jest kwestia dnia. To jest taki dosyć męczący. Poniekąd czy coś, ale mniejsza z tym. Okej, super. Została ostatnia mucha wybuchowa. Tylko ostrożnie, żeby nie stanąć w kolce. I oczywiście. Ja już tej głupi z nadzieją podchodzę do tematu. Okej. Ale tutaj nie ma co myśleć o nadziei. I otrzymam brzę. Nie! Ponownie. A, jeszcze tutaj, tak. Ja głupi jestem. A, cartridge. A, wiecie co, zaryzykuję tutaj, pewnie nie będzie oczywiście, no ale musiałem po prostu zaryzykować. Radziej, że włabiemy się do pokoju skarbów w mocy Boba. Ale oczywiście, no i jeszcze trollka. A, wracając, i oczywiście zawiodłem się na swoich umiejętnościach poznawczych. Prawdopodobnie tutaj w ogóle nie powinien tam próbować, w sens życie to się okaże, że ktoś mi kiedyś wspomni, że nawet tam nie było prawa na sekretny pokój. Póki co mnóstwo baterii, więc jej. No i sekretny, super sekretny pokój w sumie. Dobra, a co, Pip? Ciesz się z Boba. No i zobaczymy, jak pójdzie walka. Może chociaż tutaj nie otrzymam obrażeń. Powiedziałem, otrzymując obrażenia. Przez własną głupotę. Ale tak, no, Soul Hearty ochroniły szansę. Mimo wszystko i tak nie będzie. Ale dobra, są klucze. Są klucze. Chociaż tyle moich modułów zostało wysłuchanych. Skoro tak wychodzimy z piętra na ten moment, to może warto byłoby jeszcze poszukać czegoś? No może i... How to jump. How to jump. Nie. To są jakieś żarty. Tak długo nie mogłem dostać kluczy. A jak już dostałem, to zwykłe how to jump. No, gra po prostu mnie nie lubi. I odechciałbym się nawet zwiedzać pozostałej części piętra z tego powodu. I cóż, przedostatnie piętro, zanim trafimy do Umba. Zatem jeśli do... W moim odczuciu, jeśli po prostu do czasu dotarcia właśnie do Umba nie zdobędziemy ani razu, jak to się nazywa, porządnego przedmiotu jakiegoś z item rooma, to sądzę, że już po prostu GG. Serce mam za mało, żeby na przetrwanie wziąć serducho. Dobrych przedmiotów nie mam, które by mogły mnie uratować. Może w tamtym pokoju skarbów, kiedy miałem tego jednego klucza, kryło się coś, co by mi naprawiło całą rozgrywkę, typu, nie wiem. Nie wiem, co takiego mam odblokowanego, co by mogło mi zmienić całe życie. Ale może coś takiego było. Ale nie, ja polazłem wziąć skarpety. Znam odgłos klucza. Znam ten kluczowy odgłos. Gro, czemu mi to robisz? Ale dobra, nie jest aż takie konieczne. Mam nadal dwa klucze. Czyli dokładnie tyle jest potrzebne, żeby zajrzeć do ostatnich dwóch pokojów skarbów. Gorzej, jeśli znajdziemy jakieś skrzynie, które będę chciał otwierać. Ale i tak, nie ma co narzekać, płakać, myśleć o tym za dużo. Macie z Boba i cicho. Właśnie na takie sytuacje uwielbiam korzystać z głowy Boba. No proszę, bombka, jak miło. Dwie bomby w niedostępnym miejscu i... Wezmę. Oczywiście, że wezmę. No co prawda nadal muszę być pierwszym, który zdobędzie 55 monet, zanim będę karmił Bambo. Ale Bambo może nam to jeszcze wygrać, mówiąc szczerze. Bo ja przynajmniej jestem z tych, którzy doceniają jego potęgę, moc, władczość i w ogóle naszego bojowego żebraczka i... Moja ostatnia szansa na zarobienie. Chwila, co? Kolce mnie nie ranią w skarpetach? Okej, dobra, czyli skarpety nie usuwają kolców. I mamy Bloodbaga, super. Aha, i Bambo już to zjadł. Chyba to tak samo jak w sumie piątaka. No dobra. Nie usuwają kolców, ale nie muszę się ich już obawiać. Dobra, to... Tak macie piguła? Pretty fly, dobra.
i puberty. Dobra, nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Gorzej, że zaraz tutaj padnę przez własną głupotę, chociaż... Okej, okay, dobra, zaryzykowałem, proszę, skarpety odporniają w ogóle na wszystkie efekty podłogi. Przyjemne. Lemoniada. Ja. Po prostu rozumiem grę. Rozumiem, co chcesz mi przekazać. Nie musisz aż tak usilnie próbować. Ale dobra, 4 monety dzielą nas od Kane'a. Byłyby 3, ale bambo. A macie, macie z Boba. No i oczywiście Bob nie trafił tam, gdzie miał trafić, ale we wszystkie inne miejsca trafił. Nie, nie, proszę nie. Nie róbcie mi tego. Nie róbcie mi tego. Troll bomba, oczywiście, nie. Nie wiem, nie wiem naprawdę, co mam powiedzieć o tym, o tym momencie, o tym wszystkim. No cóż, no, wygląda na to, że zaraz będziemy musieli się pożegnać. Szczęście pokoje nie są aż takie fatalne, jakby mogły być. Jedna moneta złapana, niestety drugą złapał Bambo. Dobra. I przy okazji, jak to wygląda, 100% szans, więc jeśli teraz nie dostanę obrażeń raz, to... Dobra, w sumie, jeśli otrzymam max raz obrażeń na bossie, to mamy Angel Rooma, który jeszcze może uratować sprawę, chociaż wydaje mi się, że te lepsze przedmioty to i tak trzeba było odblokować, więc... niestety. Cóż, to więcej już nie zrobimy na tym piętrze. Ostatecznie mógłbym oddać krew, ale... Okej! Okay. Sam się trafiłem Bobem! Jakoś tu więcej oczekiwać ode mnie. Jak samemu trafić się Bobem na starciu z bossem. Całe szczęście, że tym razem mam chociaż trochę wyższe obrażenie niż podstawowe, to może jeszcze jest nadzieja, ale co, że to jakoś przeżyję. Plus no też kwestia tego, że to jest Monstro 2 nadal, a nie jakiś groźniejszy boss. Bo bądźmy szczerzy, Monstro 2 chociaż trafi wkurzyć swoimi brimstone'ami po części, czyli tymi, czy tamtymi laserami krwawymi, jak Złotek zwał, nie jest aż taki zły. Okej. Okay. Snack. Health up. Dobrze. A tutaj... Blood of the Martyr, no... Dobrze. Dobrze, gro. Widzę, że chcesz mi pomóc. Szkoda, że to dopiero teraz, jeszcze tylko tyle, ale... No dobrze, i teraz ostatecznie mówiąc... Nie idziemy oddawać krwi. Zbytnio się obawiam. Musi mieć te wszystkie serca po prostu... gotowe na starcie z mamuśką, a potem... na całego Wumba. Więc tak. Ale no, przynajmniej już obrażenie mam... prawie 7. No, obrażenia wysokości 7 są... powiedzmy, że wystarczające, żeby mieć szansę przetrwać bez żadnych potężniejszych efektów. Chociaż nie są wystarczające, żeby mówić, że to są dobre obrażenia. I tak, pokój z dwoma hostami i pinem, no, uwielbiam, uwielbiam. I przy okazji tak, co tu jeszcze powiedzieć, dwa klucze. Mamy 4, można wejść. A w środku monety. Mamy Kane'a. I w sumie byłem, zrobiłem, że nie myślałem wcześniej, jak to prawidłowo rozdysponować, więc... Bierz Bambo, ile możesz. I dobrze. Można odbyć mniej maksymalnego Bambo na starcie. Z bossami ostatniego rozdziału. Dobrze, dobrze. W sumie ostatniego rozdziału na obecny moment, oczywiście. Bo nie ukrywajmy, no, później będzie tego dużo więcej. Jak już trochę rozbudujemy. Zapisa. Ale póki co i tak największym naszym dylematem raczej będzie radzenie sobie z Wombem. Patrząc na to, Wombem, nie wiem czy Womb czy Wombik jest pewnie. Patrząc na to, jaką właśnie jestem lamą życiową. To jest tak, okej. Okay. A marzę z Boba. Ja, bateriowy champion, uwielbiam ich. Właśnie dlatego, że można bezkarnie w nich rzucić jakimś potężnym efektem i oni oddadzą mi tak baterię.
która w większości przypadków no od razu naładuje przedmiot. Oczywiście te bardziej wymagające przedmioty to nie ma szans, ale nikt nie mówi o takich super potężnych przedmiotach. Dobra, szanse na pokoje zostały mocno zmniejszone. More options, super. Dobry przedmiocik. Teraz płacimy trochę, bo i tak mam tego nadmiara, już sklepów więcej nie spotkamy raczej. Jej, store upgrade, będziemy mieli więcej rzeczy w sklepach. Okej, okay, wysadzimy jeszcze sklepikarza. Bierz Bambo, cześć, ciesz się monetkami. A ja wpłacę, mówię, ile wlezie. Prawie wszystko wpłaciłem. Dobrze, przyjemnie. I no i tak, ostatnie co nam pozostało to znaleźć jakiś sposób latania, żeby podnieść Eternal Hearta. A potem... W sumie już tylko... Bądź by gra sama zdecydowała, czy jesteśmy godni, by przeżyć, czy nie. No i dobra. Nie wiem w sumie... Okej. Okay. Nawet jeśli gra uzna, że powinienem wygrać, przeżyć... O nie, rączki mamuśki, nie chcę rączek mamuśki. To i tak pewnie sam wejdę w jakieś ognisko, czy inne głupoty, które mnie zabiją. Ja tak, depsy dwójka. Pochodźmy po większej ilości pokoi. Wiecie, chcę mieć chociaż szansę na rozwinięcie Bambo do końca piętra. Jeśli tego po prostu nie zrobię, to nie będzie aż taki przydatny. A jeśli by się udało, no to kto wie, może nawet on będzie tym, co nas uratuje przed porażką na serduchu. Dobra, częstuj się Bambo. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Dobra, udało się, udało się. Klucz. Coś jeszcze i chyba. Chyba bomba kluczy. Serducho. Z tych wszystkich rzeczy oczywiście najbardziej teraz mnie już cieszy tylko serce. Klucze, teraz. A i przydałby się jakieś 5 piętr wcześniej. Jeśli nie lepiej. Ale dobra, 5 kluczy. Nie, to chyba za mało, żeby kluczowy żebraczek coś oddał. Więc nie ma co nawet ryzykować. Grania na nim. W takim też wypadku po prostu zignorujmy efekt tego, że mamy tyle kluczy czy tyle bomby. Chociaż dobra, bomby jeszcze można zostawić. Jeszcze się okażą przydatne. Jestem pewien. No, natomiast klucze to już raczej nie teraz. Na klucze już za późno. Chociaż oczywiście jeszcze złote skrzynie i inne zamknięte miejsca mogą się trafić, ale... Okej. Bierz Bambo i się ciesz. Coraz mniej pokoi nam zostało. A właśnie, jeszcze pokój skarbów. Ja jestem lama, że nawet nie zauważyłem, że go nie odwiedziliśmy na tym piętrze. Jeszcze coś może odmienić nasz los. I swoją drogą Bambo chyba już jest najbardziej rozwinięty. Z tego co widzę, więc tak, udało się. Tak, Bambo zostawia już bomby pod sobą, więc jest najbardziej rozwinięty. Udało nam się to osiągnąć. Mamy Bambo gotowego na starcie i teraz mamy tutaj host hat za tym wszystkim, on daje odporność na chyba niektóre wybuchy czy coś, a tutaj Herdaj czy jakoś tak chyba, albo nie, Inerai, tak, dobrze zgadłem o co chodziło, więc super. Triple shot, no teraz to jest, czuję się nawet powiedzmy poniekąd gotów na starcie z tym, co nadciąga, bo patrzcie, jeśli coś jest większe, co mogę trafić to kilkukrotnie, nie, to jest super. A nie, nie idę do Kresruma. I nawet nie szukam już pokojów, skarbów, znaczy jakichś skarbów tych sekretnych pokojów czy coś, nie, po prostu idziemy pokazać mamuśce, kto tu rządzi. I tak. Zobaczymy, co z tego będzie. Póki co. Oczywiście, nie ma co nic ująć, oczywiście, po prostu, tak. Jak się spodziewałem. Pewnie już otrzymane. Na boss rusha, oczywiście za późno. Kurczę, te podejścia na boss rusha, to będę musiał chyba się celowo spinać, szarżować, żeby zdążyć. Jak już będę chciał to robić. Chociaż nie ukrywam, zawsze jak jest szansa na boss rusha, to warto spróbować. Jeśli ma się przyzwoite podejście, wiecie, nie mówię o jakimś nie wiadomo jak potężnym. O dobre podejścia to u mnie ciężko. Ale przyzwoite się zdarzają, chociaż dobra. Kilka naprawdę dobrych miałem i takie przegrałem. Ale dobrze.
Naprawdę, nie rozmyślałem nad tym wszystkim. I teraz matchbox. Trochę bomb i... Więcej bomb. Nie, zostawmy kupę. Powiedzmy, że ta kupa jest czymś na kształt mojego talizmana szczęścia. I tak już raczej mi nie pomoże, ale wiecie o co chodzi, więc tak. Idziemy. 33% na dowolny pokój. Nie zepsujmy tego. W sumie fajnie by było, gdyby się jeszcze pokazał raz przed starciem. No, gdyby się pokazał po starciu, to też nie byłoby tak źle. Pomijając może fakt, że się pokaże po starciu, to będę poniekąd źle się czuł, nie idąc tam. Nie robiąc przedwcześnie jednego ze starć. Ale dobra, z tego co widzę, gra mówi spokojnie, kolego, nie przejmuj się. Szanse na to, że pojawi się pokój, będziemy zmniejszać regularnie. Naprawdę nie przejmuj się. A to ciekawe. Byłem niebieskie serce i akurat idealnie straciłem, ale szansa nadal jest zachowana. Okej, okay, mówiąc to, dał się dźgnąć 3 razy. Nie, 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 nie. Moja wewnętrzna rama po prostu się chyba obudziła czy coś. I powiedziała, to koniec. Nie. Nie, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? To było takie dobre podejście. Takie dobre podejście, ale oczywiście musiałem się rozproszyć gadaniem jakiejś głupoty. I się stało. Mieliśmy Bambo, mieliśmy Inner Eye'a, mieliśmy obrażenia prawie 7. Nie, co? Tak to tylko ja potrafię. No cóż, no. Stało się. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Po prostu dziękuję wam za uwagę, no i mam nadzieję, że się podobało mu wszystko i też. Do zobaczenia w następnym odcinku Isaaca, prawdopodobnie za 2 dni. A póki co to tyle, więc no, trzymajcie się i hej, hej.